Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Przeperski, jestem pracownikiem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie osnute wokół książki doktora Tomasza Kurpierza z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej postaci Henryka Sławika i poświęconej najnowszej książce doktora Kurpierza pod tytułem Henryk Sławik 1894-1944, biografia socjalisty i z tej okazji mam ogromną przyjemność rozmawiać z trójką znakomitych gości, z samym autorem, doktorem Tomaszem Kurpierzem, z którym łączymy się za pośrednictwem internetu, łączymy się ze Śląskiem. Kłaniam się panu doktorowi. W Katowicach jest z nami doktor Wojciech Frazik z Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Kłaniam się panu doktorowi. Witam panów. Dzień dobry państwu. Doktor Frazik jest tutaj obsadzony w roli jednego z nie tak znowu licznych znawców stosunków polsko-węgierskich i oczywiście tutaj głównym tytułem, może z dwoma tytułami dla obecności doktora Frazika jest z jednej strony fakt jego badań i uwieńczonych znakomitą książką poświęconą Wacławowi Felczakowi, a z drugiej strony, o ile sobie dobrze przypominam, jest również recenzentem tej książki, o której dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać. I w końcu za pośrednictwem, no już właśnie bez pośrednictwa, tylko offline jest z nami profesor Gabor Lagzi, któremu się nisko kłaniam. Nie tylko naukowiec, ale również dyplomata i dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Polsce. Panowie, tyle wstępu. Postać, o której dzisiaj mówimy, jest wystarczająco ciekawa, aby przejść od razu do niej. I zacznijmy ab ovo. I pierwsze pytanie chciałem skierować do doktora Tomasza Kurpierza. Nie wszyscy, którzy nas będą dzisiaj oglądali, wiedzą, kim w ogóle jest Henryk Sławik, więc zacznijmy może od powiedzenia, dlaczego w ogóle warto otworzyć książkę autorstwa doktora Tomasza Kurpierza i zatopić się w opowieść o Henryku Sławiku. Jak się zaczęło, jakie są początki tej książki, panie doktorze? Początki jak zwykle bywają skromne, czy jak często bywają skromne. Otóż na pewno nie zamierzałem napisać tak obszernej pracy na początku. Wstępne założenia były znacznie skromniejsze. Trzeba wziąć pod uwagę, że o Sławikiem zajmowało się kilka osób i dzięki wczesnym inicjatywom kilku osób ta postać w ogóle, pamięć o tej postaci w ogóle została przywrócona, bo była to postać całkowicie zapomniana. Kilka tych osób miało bezpośredni związek z moją książką, a kilka pośredni. Chciałbym tak w takim kontekście nieco szerszym powiedzieć. Potrzeba tu jest postać Henryka Zimmermana. Był to współpracownik Henryka Sławika na Węgrzech w latach 40. Sławik, dla osób, które w ogóle o tej postaci nie słyszały, był prezesem Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad uchodźcami na Węgrzech. To jest taka najbardziej podstawowa informacja. Był właściwie przez cały dorosły życie socjalistą. I Henryk Zimmerman, dyplomata po wojnie w Izraelu, który współpracował z Sławikiem, rozpoczął poszukiwania już po wielu latach, co pragnął poznać losy Sławika, co się z nim działo po wojnie, bo wiedział, że Józef Antal, który był współpracownikiem głównym Henryka Sławika na Węgrzech, przeżył, natomiast nie wiedział, co stało się ze Sławikiem. I udało mu się w latach, pod koniec lat 80. dotrzeć do rodziny Henryka Sławika, która mieszkała wówczas w Katowicach. I tak się rozpoczął stopniowy proces przywracania pamięci o Henryku Sławiku. W 1950 roku na skutek zabiegów Henryka Zimmermana Henryk Sławik został uhonorowany pośmiertnie tytułem sprawiedliwego wśród narodów świata w 1950 roku. Wówczas to wydarzenie właściwie przeszło bez większego echa, ale Henryk Zimmerman, wówczas już sędziwy człowiek, był człowiekiem bardzo upartym, takim konsekwentnym. W 1997 roku wydał wspomnienia, które w znacznej mierze poświęcił Henrykowi Sławikowi. No i dalej próbował zainteresować tą postacią inne osoby. Tak się złożyło, że w 2001 roku w jednym ze spotkań z nim uczestniczył
były ambasador wówczas już RP na Węgrzech Grzegorz Łupczyk oraz pani Elżbieta Istakiewicz, dziennikarka. Zarówno Grzegorz Łupczyk, jak i pani Istakiewicz postanowili tą postacią się bliżej, szerzej zająć. I efektem tego były dwie książki, takie, można powiedzieć, reportaże historyczne, które, jak się okazało, temat zainicjowały, ale na pewno nie wyczerpały. I już tutaj przechodząc do takiego bezpośredniego wątku, Grzegorz Łupczyk, szukając informacji o Henryku Sławiku, dotarł do Katowic. Skontaktował się między innymi z władzami ówczesnymi Katowic. Mam tu na myśli przede wszystkim pana Michała Lutego, znanego działacza opozycyjnego w Katowicach, inicjatora wielu przedsięwzięć polsko-węgierskich. Rozpoczęły się pierwsze sposoby, pierwsze jakieś formy upamiętnienia tej postaci związanej z Katowicami. I pan Michał Luty w pewnym momencie zaczął poszukiwać autora, który mógłby się zająć takim przygotowaniem pełnej monografii historycznej. No i po pewnych tam perypetiach około 10 lat temu, czy nawet ponad 10 lat temu, trafił do mnie. I tak się zaczęła moja przygoda z tą postacią. Muszę powiedzieć, bo to zacząłem troszkę tak może od końca, ale to też świadomie. Otóż studiując w latach 90. w Katowicach, no troszkę się interesowałem historią Górnego Śląska. I muszę powiedzieć ze wstydem, ale to jest nie tylko wstyd jakby mój, ale całego środowiska. Wówczas, kiedy Michał Luty zwrócił się do mnie, pierwszy raz usłyszałem tej postaci. Zacząłem oczywiście szukać jakichś podstawowych informacji. Znalazłem bardzo takie rzeczywiście podstawowe informacje, że to był dosyć wybitny polityk, który działał w okresie międzywojennym w Katowicach, pełnił szereg ważnych funkcji w Katowicach. A dzięki publikacjom Grzegorza Łupczyka, pani Isakiewicz, dowiedziałem się o jego działalności na Węgrzech. Wstępne założenia książki były dosyć skromne. Otóż myślałem, że skupię się głównie na tym okresie międzywojennym, który właściwie w tych książkach nie został niemalże w ogóle poruszony. Stopniowo zacząłem odkrywać materiały początkowo do okresu międzywojennego Sławika. Trzeba, tak mówiąc już bardzo ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, ten okres międzywojenny na Górnym Śląsku to jest okres fascynujący. No, to jest prawdziwy tygiel konfliktów narodowościowych, politycznych, społecznych, gospodarczych. No i na tym tle rysuje się postać człowieka, Sławika, który ma wykształcenie podstawowe, kończy tylko szkołę ludową i stopniowo dzięki swojej pracy, zdolnościom, talentom, szczęściu oczywiście też zajmuje coraz istotniejsze funkcje nie tylko w ruchu socjalistycznym w Katowicach, ale też również pełni bardzo ważne funkcje samorządowe. Tutaj pierwszy problem taki był źródłowy. Otóż zaginęła główna spuścizna po PWS-ie górnośląskim. To oczywiście nie oznaczało, że byłem w tej sytuacji bezradny, bowiem szukałem w wielu innych źródłach, a ta baza materiałowa bardzo była rozproszona. Niemniej jednak głównym elementem tych badań to była prasa. No i tak rozbudowałem, można powiedzieć, ten okres międzywojenny. Następnie przeszedłem do okresu węgierskiego. Od razu przyjąłem pewną taką metodę, że chcę napisać biografię pretekstową, bo tak bohaterem w okresie międzywojennym jest również, można powiedzieć tak, oczywiście w cudzysłowie, miasto, środowisko, w którym Sławik funkcjonuje. A przechodząc oczywiście na ten już poziom wojenny węgierski, to tło się, można powiedzieć, rozszerza w sposób wspaniały. I tak jeszcze kończąc to pierwszy fragment mojej wypowiedzi, starałem się tak tą książkę konstruować, że z jednej strony zbliżałem się do postaci jakby z lupą, bardzo, bardzo blisko, starając się, na ile to się oczywiście dało, przedstawić pewne motywy działania, takie bezpośrednie, blisko postaci być, ale jednocześnie też wielokrotnie oddalałem się od Sławika, starając się rysować te kwestie, które dotychczas w literaturze nie były poruszane, opisane, ale jak się okazało też również na pozór obfita literatura dotycząca relacji polsko-węgierskich w okresie II wojny światowej, to jest tylko na pozór obfita, bo jak się tak wejdzie w pewne zagadnienia, które oczywiście mam tu na myśli na przykład sprawy wojskowe, są lepiej opracowane, ale znaczna część zagadnień, o tym też piszę we wstępie, właściwie została tylko ruszona albo pewne informacje się powtarzają tak naprawdę i tak naprawdę wielu badaczy późniejszych wraca do dwóch, trzech książek, które powstały na przykład w latach 80. Mam tutaj na myśli opracowania na przykład Istvána Laksiego, takie fundamentalne dla tego tematu. Jest to baza bardzo rozproszona i bardzo różnorodna. I stopniowo jakby szukałem nowych źródeł i sporo tych nowych odkryć się pojawiło. No i tak już kończąc tą moją wypowiedź, w pewnym momencie stwierdziłem, że ta książka będzie dosyć obszerna, bo też chciałbym podkreślić, że tą formę, którą Państwo tutaj widzicie, ta książka to jest pewien wybór jednak źródeł, bo stwierdziłem, że jednak muszę w pewnym momencie skończyć.
a książka mogłaby być jeszcze większa, a to też oczywiście czasami nie ma sensu. Tyle na początek. Właściwie od tego momentu, w którym teraz jesteśmy, można pójść w różne strony, ale ja tak sobie wyobrażam moją rolę tutaj, że ja postaram się mówić jak najmniej, a najwięcej, jak najwięcej zadawać pytań i korzystać z możliwości oddania głosu moim gościom. I chciałem się zwrócić do doktora Wojciecha Frazika może z prostym pytaniem, ale panie doktorze, a pan kiedy po raz pierwszy usłyszał o Henryku Sławiku? I no właściwie można chyba powiedzieć, że to rzeczywiście jest postać, która dopiero odzyskuje sobie, w ostatnich latach zwłaszcza, odzyska sobie miejsce w pamięci w Polsce, także na Węgrzech. I właściwie dlaczego dopiero teraz? Tak próbując zrekonstruować, to na pewno postać Sławika pojawiła się w kręgu, powiedzmy, moich zainteresowań, czy szerzej wiedzy jakiejś historycznej, w momencie, kiedy zająłem się postacią Wacława Felczaka, który na Węgrzech w czasie wojny odgrywał bardzo istotną rolę w konspiracyjnej placówce W, czyli w placówce łączności cywilnej, zaznaczam cywilnej, bo to jest często łączone z wojskową, czy mylone z wojskową, to były osobne piony. I on był w tej, można powiedzieć, aktywny w tej konspiracyjnej warstwie działań Polaków, ale oczywiście no, szukając informacji o nim, musiałem się też zetknąć z tą jawną stroną życia uchodźczego na Węgrzech i tam się nazwisko Sławika pojawiło i można powiedzieć, w momencie, kiedy zająłem się nawet badaniami archiwalnymi, takimi pierwszymi w Londynie w 1995 roku, już w materiałach archiwalnych na postać Sławika się natknąłem, z tym, że ze względu na jakby moje zainteresowania, tą warstwę jawną no jak gdyby pozostawiłem na boku, to znaczy o tyle, o ile, prawda, było mi to potrzebne do jakiejś takiej bardzo ogólnej rekonstrukcji tła życia uchodźczego, to na tyle się Sławikiem zajmowałem, czy po prostu coś tam na jego temat wynotowywałem, bo no, historyk tak ma, jak ma źródło, szczególnie jak widzi je jako pierwszy, no bo to tak było wtedy, że po prostu te źródła z lat wojny w latach 90. w Londynie bardzo często po prostu oglądaliśmy jako pierwsi z historyków. No, miałem taką przyjemność wręcz łamania pieczęci na teczkach, więc no to było naprawdę fascynujące. Stąd różne notatki na temat też Sławika sobie czyniłem. Też jak gdyby na bieżąco, akurat pod koniec lat 90. czytałem wspomnienia Henryka Zimmermana. To też czysty przypadek, powiedziałbym, co wynikający z mojej pracy zawodowej, prawda, historycznej wtedy jako bibliografa akurat tak się złożyło. No a potem oczywiście ta postać w miarę jak kontynuowałem te swoje prace nad biografią Felczaka, to trwało bardzo wiele lat, jeszcze można powiedzieć dwa razy dłużej niż praca Tomka Kurpierza nad Sławikiem, no ale też ją w którymś momencie sfinalizowałem. I stąd ta postać, no, siłą rzeczy nie była mi obca w momencie, kiedy też zostawałem recenzentem tej fascynującej książki. To pozostaje mi zwrócić się do profesora Gabora Lagziego z pytaniem właściwie, jak to wygląda z perspektywy węgierskiej. Wydaje mi się, że bardzo często przyjmujemy takie wrażenie, że jeżeli, nie wiem, no, Sławik powiedzmy odzyskuje swoje miejsce należne sobie w pamięci Polaków, to tak samo jest nad Dunajem, ale czy rzeczywiście? Jak pan to ocenia? To jest trudne, łatwe i trudne pytanie zarazem, ale ja bym zaczął od tego, żeby przypomnieć, czy bardziej podkreślić właśnie ten zjawisko uchodźstwa polskiego na Węgrzech podczas II wojny światowej, bo to mam takie wrażenie, że to nie jest taka prosta sprawa w tym sensie, że wtedy podczas II wojny światowej i przed Węgry były sojusznikiem III Rzeszy. Tutaj nie wchodzę w dlaczego i jak, ale z powodów politycznych, geopolitycznych
Węgry straciły po traktacie w Trianon w 20 roku większość terytoriów, większość ludności. I w centrum uwagi polityki węgierskiej było rewizjonizm, że musimy przywrócić granice. Ale że Węgry były stały się takim małym państwem, takim średnim małym państwem, musiały zdobyć sojusznika. I ten sojusznik zostały Niemcy, hitlerowskie Niemcy. Więc kiedy po wrześniu 1939 roku ta stara zasada, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem i wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem, to nie zadziałało, bo Węgry jako sojusznik Hitlera przyjęły kilkadziesiąt tysięcy uchodźców polskich w 1939 roku. Potem też był pewien napływ, ale największy napływ był oczywiście we wrześniu czy w październiku 1939 roku. Wtedy, przypomnę, była wspólna granica polsko-węgierska. I potem władze węgierskie zorganizowały jakby opiekę nad uchodźcami cywilnymi, nad uchodźcami wojskowymi. Oczywiście wojskowi to wiadomo, że po kilku miesiącach poszły dalej na zachód, głównie przez Jugosławię. I szacuje się, że kilka tysięcy uchodźców zostało na Węgrzech przez cały okres II wojny światowej. Tutaj przypomnę właśnie tę szkołę w Balatonboglár, Boglarczyków. Też tutaj podkreślam, że to była jedyna szkoła w liceum, czyli na poziomie średnim, która działała w Europie. Nawet w okupowanej w Polsce tego nie było, takiej szkoły średniej, a na Węgrzech było. Z polskim językiem wykładowym. W polskim języku wykładowym, z maturą i po maturze ci młodzi ludzie mogli dalej studiować w różnych uczelniach na Węgrzech. Więc pod tym względem sytuacja uchodźców była w miarę stabilna. I tutaj od razu przypomnę postać, bo to jest taka postać bliźniacza Sławika, postać Józefa Antala seniora, bo był junior, który stał się premierem w 1990 roku, bo to on był pierwszym niekomunistycznym premierem na Węgrzech, ale jego ojciec właśnie pracując w MSZ-cie stał się takim ojczulkiem uchodźców polskich. Więc nie był, polscy uchodźcy nie zajmował się tylko polskimi uchodźcami, ale głównie polskimi uchodźcami i jako taki, jako urzędnik w MSZ-cie węgierskim, ściśle współpracował z Henrykiem Sławikiem, z prezesem Komitetu Obywatelskiego i jak wynika z książki, także stali się przyjaciółmi. Ja do tych wątków związanych z drugą częścią książki, czyli z tą działalnością Sławika na Węgrzech, jeszcze nawiążę i bardzo dziękuję też panu profesorowi za wspomnienie tutaj o postaci Józefa Antala seniora, ale chciałem jeszcze wrócić do tej pierwszej części książki, do tej, która jest poświęcona działalności Sławika na Górnym Śląsku. No właśnie, bo mnie Sławik kojarzył się też między innymi dzięki publikacjom Grzegorza Łupczyka z działalnością na Węgrzech, a tymczasem biografia, o której dzisiaj rozmawiamy, ma tytuł czy podtytuł Biografia socjalisty. Więc chciałem wrócić z pytaniem do doktora Tomasza Kurpierza, z takim pytaniem o to, czy bardziej ciekawy, już teraz z perspektywy autora książki, już dopełnionej pracy, czy ciekawsze są losy bohatera jako śląskiego socjalisty, czy jako działacza polskiego na Węgrzech? Ja myślę, że te oba okresy pod tym względem, jeżeli tak można oceniać, jednak są równorzędne. Jak już wspomniałem, Sławik pełnił bardzo wiele funkcji na Górnym Śląsku, poczynając od walki powstańczej, bo kilka razy zginąć, okres plebiscytowy, praca na stanowisku redaktora odpowiedzialnego w gazecie, który trafia do więzienia wielokrotnie, uczestniczy w prawie 100 procesach w ciągu kilku lat. Jego działalność w partii w PPS-ie, jego działalność w okresie wielkiego kryzysu, kiedy zjeżdża do strajkujących górników na dole, gdzie tam jest jakoś ścigany, łapany przez policję. Dla osób zainteresowanych historią Górnego Śląska jest to postać bez wątpienia bardzo ciekawa. I dosyć długo zastanawiałem się nad podtytułem książki tak naprawdę. Ja miałem tutaj kilka wątpliwości, kilka różnych pomysłów, ale stwierdziłem jednak, że
może trochę prowokacyjnym, jednak po prostu sformułuję to, że to jest biografia socjalisty. Socjalisty, i tu wyraźnie podkreślam, antykomunisty, bo takie potyczki, jakie socjaliści prowadzili z komunistami na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, to nadają się czasami wręcz na jakiś opis wręcz fabularny. Komuniści po wojnie ukradli, tak można powiedzieć kolokwialnie, socjalistom po prostu nazwę. W ten sposób chciałem też zwrócić uwagę na ten bardzo zapomniany nurt polityczny, który był niezwykle rozszerzony dla odrodzonej Rzeczpospolitej. I te losy Sławika, późniejsza jego działalność na Węgrzech wynika z, jest pewną sumą, kulminacją doświadczeń tych okresu międzywojennego. On dociera na Węgry w wieku 45 lat. Jest bardzo dojrzałym politykiem, działaczem społecznym, dziennikarzem, samorządowcem i dzięki tym doświadczeniom, które wcześniej zdobył, a jeszcze warto wspomnieć, że w okresie młodzieńczym szukał pracy jako prosty robotnik bardzo daleko od domu, między innymi w Hamburgu, tam w Altonie, pod Hamburgiem wstąpił do Partii Polskiej Socjalistycznej i był wierny ruchowi socjalistycznemu do końca, można powiedzieć. Dlatego ta biografia socjalisty, bo to jest socjalista z krwi i kości przez całe życie tak naprawdę. Warto podkreślić, że w czasie I wojny światowej jako poddany cesarza niemieckiego walczy na froncie wschodnim i trafia do obozu na dalekiej Syberii. Tam jest świadkiem rewolucji. Musi wrócić później, w 18 roku przejeżdża przez całą Rosję sowiecką ogarniętą pożogą rewolucyjną. Jest to człowiek, który już wówczas, 20-kilkuletni, ma ogrom doświadczeń ze sobą. Wraca na Górny Śląsk jako ukształtowany, po pierwsze, patriota Polski, po drugie, lewicowiec. Bo mówi tak, przede wszystkim trzeba walczyć o niepodległość Polski. W wolnej Polsce możemy skutecznie walczyć o prawa robotników. Jak to w praktyce było, to już różnie, bo PPS miał paradoksalnie na Górnym Śląsku cały czas wpływy dosyć słabe. Tutaj kadencja była silna i nie dało się tym ideowym socjalistom przełamać pewnej takiej bariery, pewnego oporu. Jeszcze na jedną rzecz do tego okresu międzywojennego, na jedną rzecz krótką chciałbym zwrócić uwagę. Otóż socjaliści doskonale zorientowani byli, co się dzieje w Związku Sowieckim. Jak się czyta tą prasę socjalistyczną na Górnym Śląsku, przede wszystkim Gazetę Robotniczą, inne organy prasowe, to zdumiało mnie, ile oni wiedzieli, co tam się dzieje. Dlatego Sławik, wydaje mi się, był bardzo ukształtowanym takim antykomunistą. Podkreślał, że ta rewolucyjna droga, którą obrali komuniści, jest, może prowadzić tylko do przewrotu, tylko do rozlewu krwi, do pożogi. I tutaj też chciałem podkreślić, bo właśnie mnie sporo osób już pytało, czemu socjalista, czemu taki podtytuł. On był socjalistą również na Węgrzech. No, prawdę powiedziawszy, to jest pytanie, które ja muszę jeszcze szybko zadać, bo to jest ta kropka nad i, którą może warto jest w tym momencie postawić. Właśnie, czy pomiędzy tą działalnością, czy istnieje Jungtim pomiędzy tą działalnością przedwojenną a powojenną? Innymi słowy, zastanawiałem się, jak bardzo, no nie wiem, motywacją dla działań podjętych przez Sławika na Węgrzech, o czym zaraz będziemy mówić szerzej, no, były idee socjalistyczne po prostu, czy jakaś forma ich rozumienia? Wydaje mi się, że tak. Forma rozumienia tak pojmowana jako pomoc osobom potrzebującym, bo to rzeczywiście był człowiek ideowy. Ja przyznam się, że miałem pewne obawy na początku, bo tak. Na początku postawiono pomniki Sławikowi. Niektóre publikacje też miały charakter dosyć hagiograficzny, a takie szczegółowe badania się dopiero później zaczęły. Często to powinno być odwrotnie, no ale tak, wydaje mi się, że w tym przypadku dobrze, tak się złożyło. I to potwierdziło jego wielkość tak naprawdę, Sławika, bo rzeczywiście to był człowiek ideowy, który zawsze zwracał uwagę na tych ubogich. Nie przynosiło mu to żadnych korzyści. PPS na Górnym Śląsku nigdy nie miał udziału w żadnej władzy. Też partia nie przyciągała żadnych koniunkturalistów, którzy po prostu szukali jakiegoś łatwego zarobku. I rzeczywiście jak patrzymy na jego takie działania, jak się Państwo wczytają książkę, takie mało spektakularne, pomoc w jakichś komitetach dla osób bezrobotnych, dla jakichś najuboższych, te osoby, które pracę straciły, pracując jako w Śląskiej Radzie Wojewódzkiej, czyli takim organie wykonawczym przy wojewodzie, tam się przede wszystkim sprawami społecznymi i socjalnymi zajmuje. Te doświadczenia owocują na Węgrzech. Będąc w Radzie Miejskiej, też zwraca uwagę, tnie na przykład wszystkie fundusze, które są wówczas na kultury przeznaczane, mówi, że są istotniejsze sprawy związane z pomocą dla tych ubogich, szczególnie wielki kryzys tutaj odcisnął olbrzymie piętno na Górnym Śląsku i właściwie do końca wojny Górny Śląsk z tego kryzysu nie wyszedł. I jeszcze taki związek niezwykle istotny między tym okresem międzywojennym a wojennym to związek personalny. Chciałbym tu zwrócić uwagę na osobę Jana Stańczyka.
kolegę partyjnego z PPS-u, działacza znanego związkowego, z którym Sławik współpracował, Smęczyk działał z Zagłębiu Dąbrowskim, ale to był polityk formatu, można powiedzieć, ogólnokrajowego. Jak doskonale wiemy, Stańczyk przez ponad 5 lat pełnił funkcję ministra opieki społecznej. No później na to ministerstwo, nazwa ministerstwa się zmieniała w czasie wojny. I to była kluczowa osoba, gdyby dla funkcjonowania Sławika na Węgrzech. Gdyby Stańczyk nie był ministrem, to po pierwsze Sławik nie objąłby tej funkcji. Jak to tam w książce też dokładnie opisuje, utraciłby ją właściwie w pierwszym dniu, już inauguracyjnym. I później wielokrotnie Stańczyk jakby tworzył nad nim pewien parasol ochronny, bowiem stopień walk politycznych, wewnętrznych wśród emigracji polskiej, wśród uchodźców polskich na Węgrzech, to jest temat właściwie na osobne opracowanie. Pracując nad książką, naprawdę byłem szczerze zaskoczony, jak te konflikty, jak te podziały były, jakie one były głębokie, jak daleko sięgały, jakie też miały skutki i mogły mieć skutki. Gdyby tutaj nie wsparcie Stańczyka, z jednej strony oczywiście bardzo ścisła współpraca z Józefem Mantalem, bo bez tej wsparcia ze strony węgierskiej Sławik by tak wspaniałych czynów na Węgrzech oczywiście absolutnie nie dokonał, ale z drugiej strony wsparcie Jana Stańczyka, to te dwie osoby są kluczowe dla jego działalności w okresie wojennym. No właśnie, bardzo się cieszę, że padły słowa na temat tych kłopotliwych, tych takich mało bohaterskich, można by powiedzieć, elementów, które w tej książce się pojawiają, czyli na przykład właśnie konflikty wśród właśnie uchodźców polskich na Węgrzech, rozmaitego rodzaju właśnie momentami gorszące wręcz sytuacje przedstawione w książce. Chciałem zapytać doktora Wojciecha Frazika o to, no bo też myślę, że jest dobrym adresatem tego jako biograf Wacława Felczaka, że właściwie bardzo trudno się pisze książkę o postaci tak ważnej, o której autor też mówi, że chce przywrócić jej jakieś miejsce z jednej strony, jak chce przywrócić jej miejsce w panteonie bohaterów w jakimś sensie i to chyba zresztą skutecznie się uda tą książką uzyskać, osiągnąć moim skromnym zdaniem, no ale właśnie z drugiej strony w tym kontekście wszystkich tych wydarzeń pojawia się dużo wydarzeń, które nie są wcale takie chwalebne. No w jaki sposób to pomieścić w jednej książce, w jednej opowieści po prostu? Tutaj jestem pełen uznania dla Tomka Kurpierza, który świetnie sobie poradził z tym gatunkiem, jakim jest biografia pretekstowa. Ja nie chcę tutaj mówić o sobie, wiem, jak się nad tym pracuje, można tak powiedzieć. I jeszcze raz podkreślę, to jest doskonały przykład, ta książka o Sławiku, jak właśnie tego typu biografię napisać. Dlatego, że punktem wyjścia, można powiedzieć, było coś bardzo nieefektownego. Czyli ja już mówię szczególnie o tym okresie węgierskim biografii Sławika. Czyli opieka społeczna. No wydawałoby się, że no o czym tam pisać, prawda? Ile butów przydzielono, ile płaszczy przydzielono, jaka była wysokość zasiłku. Tymczasem w tej książce mamy świetnie pokazane tło. Temu właśnie służy biografia pretekstowa, prawda? Czyli umieszczenie bohatera na bardzo szerokim tle. I według mnie świetnie tutaj zostały połączone wiedza z dotychczasowej literatury z informacjami z nowych źródeł archiwalnych. Ta wiedza dotychczasowa nasza na temat uchodźstwa na Węgrzech została bardzo wzbogacona, ale nie tylko wiedza na temat uchodźstwa, ale również wiedza na temat polityki węgierskiej. Bo tutaj mamy jakby dwa wątki tego tła, to znaczy z jednej strony uchodźstwo polskie, z drugiej strony sytuacja władz węgierskich, bardzo skomplikowana. Już troszeczkę tutaj pan profesor Lagzi mówił o tym, jaka była ta, powiedzmy, geopolityczna sytuacja Węgier, ale równocześnie trzeba pamiętać, że mamy też bardzo istotne podziały wewnątrz społeczeństwa węgierskiego i klasy politycznej. I mamy tam bardzo silne
prądy proniemieckie. Mamy bardzo silne ugrupowania, które wcale nie chcą się orientować na spodziewane zwycięstwo aliantów, bo być może wieloletniej wojnie, tak jak to widział w pierwszym okresie wojny premier Teleki, czy jak próbował w miarę widzieć regent Horthy. Ale mamy też bardzo istotne siły, które orientują się na zwycięstwo Niemiec hitlerowskich. I teraz w tym wszystkim trzeba sobie poradzić. Mamy bardzo silne naciski dyplomatów niemieckich, którzy nieustannie, właściwie od pierwszego dnia interweniują i krytykują tą politykę, którą państwo węgierskie prowadzi. Więc cała ta skomplikowana sytuacja powoduje, że władze jako takie i poszczególni urzędnicy muszą nieustannie lawirować pomiędzy pewnym głosem serca, tradycyjną już tą przyjaźnią polsko-węgierską, która jest jakoś wdrukowana w serca większości Węgrów, nawet takich wydawałoby się o pochodzeniu niekoniecznie etnicznie madziarskim, prawda? Bo to też jest kolejny problem, że Węgry to też nawet po Trianon pewna mozaika narodowościowa, bardzo wielu Niemców etnicznych, prawda? Z dalszymi albo mniejszymi jakby w czasie korzeniami tej niemieckości, ale to wszystko trzeba uwzględniać, prawda? Więc mamy ludzi, którzy będą chcieli realizować bardzo wprost zarządzenia czy przepisy prawa, które muszą być dostosowane do prawa międzynarodowego, do tej właśnie sytuacji geopolitycznej, nacisków niemieckich, a z drugiej strony będziemy mieli mnóstwo nieoficjalnych interpretacji tego prawa albo prób jego obchodzenia przez poszczególnych po prostu ludzi, którzy nie widzą jakby w swoim sumieniu możliwości realizowania jakiejś takiej ostrej, antypolskiej polityki. Mamy przez, to się w książce wielokrotnie pojawia, nieustanne naciski Niemców przez wszystkie lata, na przykład na wydanie Polaków Niemcom, na przeniesienie tych ludzi zinternowanych z obozów czy uchodźców cywilnych, którzy tylko no, formalnie jak gdyby byli w obozach, trzeba jeszcze raz to podkreślić, prawda, te obozy dla uchodźców cywilnych to była gmina, w której oni musieli się znajdować, nic więcej, prawda, i raz na jakiś czas zameldować się przy okazji najczęściej odbierania zasiłku. Więc mamy nieustanne naciski niemieckie na albo ograniczenie działalności uchodźców, albo na, czy ich praw, albo w ogóle na wydanie ich w ręce niemieckie. Do końca się to w zasadzie nie stało. Nawet w okresie rządów już czysto faszystowskich na Węgrzech, wtedy, kiedy Węgry znalazły się pod niemiecką okupacją. Także ten splot przeróżnych wydarzeń, te próby właśnie manewrowania pomiędzy głosem serca, powiedziałbym, a koniecznością geopolityczną tego sojuszu jest naprawdę to świetnie ukazane. I drugi ten element to są te sprawy wewnętrzne walk polskich w środowisku uchodźców, walk politycznych, walk pomiędzy, znów powiedziałbym, pionem wojskowym uchodźstwa, a tą częścią cywilną. Tak samo kwestia, przecież to się rozgrywało również na emigracji, walki pomiędzy poszczególnymi stronnictwami, kto zajmie, powiedziałbym, lepsze pozycje startowe do walki o władzę już potem po odzyskaniu niepodległej Polski. Każdy z ministrów, powiedziałbym tak, chciał mieć swojego delegata w środowisku uchodźczym. To dotyczy nie tylko Węgier, to dotyczy wszystkich państw, gdzie byli polscy uchodźcy, ale na Węgrzech może było to najbardziej takie jaskrawe i widoczne ze względu również na bogactwo życia uchodźczego, na to, jakie warunki ci uchodźcy tam mieli, prawda, stworzone przez Węgrów. Więc ta opieka Stańczyka jest też bardzo istotna. To był dla niego też taki bardzo, powiedziałbym, ważny przyczółek zdobywaniu władzy czy pozycji socjalistów.
i na emigracji, i w perspektywie po wojnie. O tym też trzeba pamiętać. To się bardzo tak sprzęgało i dzięki tej opiece ministerialnej właśnie Sławik mógł przeciwstawiać się, czy mógł tworzyć różne takie, powiedziałbym, czasem doraźne sojusze, bo to też w czasie bardzo się zmieniało. Ci sami ludzie czasem atakowali Sławika, potem w innym momencie próbowali go wspierać, jak na przykład Edmund Kwietowicz stojący na czele Placu Piłu. Także to no, różnie też tam wyglądało. I cały ten pasjonujący splot okoliczności jest świetnie w tej książce pokazany. Ona naprawdę bardzo wzbogaca obraz uchodźstwa polskiego na Węgrzech, właśnie zwłaszcza w tej sferze, powiedziałbym, życia jawnego. No to nie pozostaje mi nic innego, tylko poprosić profesora Lagziego o tak, komentarz. Ja chciałbym nawiązać do panów, do wypowiedzi panów. No właśnie, kiedy dostałem do ręki książkę, to było takie tak miłe zaskoczenie właśnie tytuł, że biografia socjalisty. No, ja wyrosłem w czasach WRL-u i pamiętam też PRL, co wszystko było wtedy socjalistyczne i komunistyczne. No ale rzeczywiście, no, Sławik działał w PPS-ie, był antykomunistą, więc też miał pewne związki z socjaldemokracją na Węgrzech, podczas pobytu na Węgrzech, więc wydaje mi się, że dlaczego nie? Dlaczego nie można było nadać takie prowokujące nawet, powiedziałbym, tytuł książkowi. Ale właśnie, książkę można czytać jako bardzo dogłębioną, bardzo głęboką biografię Sławika ze wszystkimi szczegółami. Tutaj taka mały nawiasie, pewna krytyka, że mi brakuje właśnie tych wątków prywatnych, osobistych, nie wiem, tam rodzina, córka i tak dalej. Wiem, że to jest trudno teraz już te wątki uchwycić, ale jednak, koniec nawiasu. Można czytać jako biografię, ale można czytać jako, co doktor teraz Frazik powiedział, powiem innymi słowy, jako nowe podejście do uchodźstwa polskiego na Węgrzech podczas II wojny światowej. Mniej więcej to jest połowa, 50-50 tak bym powiedział, że połowa to są lata międzywojenne, praca na Śląsku, jako dziennikarz, jako radny, jako polityk, a druga część, te 5 lat, to jest pobyt na Węgrzech. I jako historyk uważam, że każde pokolenie musi napisać historię na nowo. I tak się zdarzyło, że w latach 80., jak tutaj słyszeliśmy, można było już mówić o tych uchodźcach polskich na Węgrzech podczas II wojny światowej. Wyszły pewne książki, pewne pozycje. Potem po zmianie ustroju też było pewne poruszenie pod tym względem. Ale uważam, że to jest taki pierwszy, czy drugie podejście, takie poważne, takie naukowe podejście do uchodźstwa polskiego podczas II wojny światowej. Więc to jest, moim zdaniem, to jest taka fundamentalna praca i każdy musi do tej książki sięgnąć, kto chce po prostu zapoznać się z tymi sprawami. Oczywiście to jest jakby tło, to jest jeden człowiek, ale na podstawie jednego człowieka, na gruncie jednego, na fundamentach jednego człowieka uważam, że został pokazany taki szeroki wachlarz historii polskiego uchodźstwa podczas II wojny światowej na Węgrzech. Mhm. Ja jedno jeszcze pytanie chciałem krótkie zadać. Dlaczego właściwie jest tak, że dzisiaj, bo ja się zgadzam, że ta książka jest i pod tym względem świetna, ale właściwie dlaczego jest tak, że badania uchodźstwa polskiego na Węgrzech w czasach Kadara no były trudne, były utrudnione? Bo nie wiem, czy to dlatego, że ten temat był nieinteresujący, czy dlatego, że były jakiegoś rodzaju naciski polityczne? I to. Więc też takim nawiasem, że mój ojciec István Lokzi, koniec nawiasu, napisał pierwszą fundamentalną, to była naprawdę fundamentalna książka, była oparta na źródłach węgierskich na temat uchodźców polskich. Potem druga
książka Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę. I co ciekawe, te książki zostały wydane po polsku w Polsce, ale nie na Węgrzech. Bo sytuacja była taka, że właśnie ta polityka, powiedzmy naukowa, mówiła, że nie musi, możemy mówić o tym zjawisku, bo jednak to było wiadomo, że byli uchodźcy na Węgrzech, ale jakoś nie za bardzo nagłaśniać, bo wtedy okazuje się, że państwo faszystowskie, że reżim Hortiego, który był oczywiście ze względów faszystowskich ówcześnie, pomagał Polakom. No ale jako i były takie głosy, że mówili, że dlatego pomagali Polakom, żeby zdobywać dobre punkty po II wojnie światowej. Oczywiście to nie było prawdą. I też pamiętam takie też jest zresztą w książce, kiedy były takie głosy, że Antol senior, który był ojczulkiem tych Polaków, był faszystą i po prostu to jest nieprawda. On nie był faszystą, nie był Nileszowcem. On był taki porządny konserwatywny polityk. Zresztą członek partii drobnych posiadaczy, partia, która zdobyła zresztą władzę po II wojnie światowej zaraz. Więc to jest taka dziwna sytuacja, że o uchodźcach można było mówić w Polsce podczas komuny, ale na Węgrzech też, ale tak bardziej przyciszonym głosem. Mm-hmm. No właśnie, to tak pomyślałem, że to jest ważne do powiedzenia. Chciałem wrócić do doktora Tomasza Kurpierza i zapytać właściwie o czym wspomniał też profesor Lagzi, czyli o te wątki osobiste, bo to fakt, że jest ich tutaj pewnie mniej niż być może ktoś mógłby się spodziewać, więc pierwsze pytanie dlaczego, a z drugiej strony trzeba jednak też oddać, że te wątki dotyczące rodziny Józefa Antala, one się tutaj pojawiają i tutaj wydają mi się bardzo, bardzo ciekawe. Gdyby dwa słowa autor na ten temat nam powiedział o tych właśnie wątkach takich już osobistych i też wiążących się z takim innym rodzajem doświadczenia badawczego, czyli właśnie z bieżącym kontaktem na przykład z rodziną bohaterów, powiedzmy drugoplanowych, jeżeli tak wolno powiedzieć, tej książki. Paradoksalnie łatwiej było mi zdobywać pewne informacje o rodzinie Józefa Antala. Mam stały kontakt z panią Klarą Hej, wnuczką Józefa Antala, która pomogła mi przetłumaczyć wiele rzeczy, wskazała na znaczną część literatury węgierskiej, prasę. I to było z jednej strony moje główne źródło, a znacznie gorsza sytuacja jest w przypadku Sławika. Oczywiście mam kontakt z rodziną Sławika, w Katowicach mieszka między innymi wnuk Henryka Sławika, który od pewnego momentu zaczął się interesować historią swojego dziadka, ale jak sam wielokrotnie z ubolewaniem twierdził, znacznie za późno. Córka Henryka Sławika, Krystyna, zmarła na początku lat 2000, jeszcze Grzegorz Łupczyk zdołał z nią porozmawiać, wykorzystał relacje w kilku opracowaniach, również w filmach, ale tych szczegółów rodzinnych po prostu nie ma. Nie ma właściwie żadnych dokumentów rodzinnych związanych z Henrykiem Sławikiem, oprócz nielicznych kilku czy tam kilkunastu fotografii. Nie ma żadnych dokumentów jego prywatnych. Trzeba powiedzieć, to się wiąże również z tym, że mieszkanie zostało opuszczone w sierpniu 1939 roku, bowiem Sławik, zdając sobie sprawę, że kataklizm wojenny się już zbliża, wysłał rodzinę, czyli córkę i żonę do Warszawy, bowiem żona Jadwiga pochodziła z Warszawy. Oni jechali pod koniec sierpnia. W takim symbolicznym dniu pogrzebu Wojciecha Korfantego, w Katowice. Sławik jeszcze tam kilka dni w Katowicach został i też 2 września musiał opuszczać Katowice, bowiem też warto tutaj wspomnieć, podkreślić, znalazł się na tych specjalnych księgach gończych przygotowanych przez hitlerowski aparat presji. Najprawdopodobniej, gdyby Katowic nie opuścił, podzieliłby los tych 100 kilkudziesięciu powstańców katowickich, którzy zostali od razu zabici w pierwszych dniach wojny w Katowicach, w lasach blisko Katowic. Uciekł z pożytkiem, można powiedzieć, do sprawy uchodźczej. I to mieszkanie, ja próbowałem odszukać informacji, co działo się z nim w czasie wojny. Prawdopodobnie ktoś tam
mieszkał, osoba niezwiązana, niezwiązana w ogóle z rodziną. I to mieszkanie, tutaj też w starszej literaturze pojawia się błąd, że to mieszkanie zostało zbombardowane w 1939 roku. Katowice oczywiście nie były bombardowane przez siły niemieckie, takich walk tam nie było w 1939 roku. To mieszkanie zostało spalone w 1945 roku. Jeżeli tam jakieś te dokumenty w ogóle rodzinne były, to oczywiście one zginęły. Tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo dramatyczny los był nie tylko Sławika, ale również jego córki, jego żony. W 1944 roku żona Jadwiga jest również aresztowana przez Gestapo, trafia do Ravensbrück, tam jest poddawana strasznym torturom medycznym. Cudem udaje się przeżyć. Córka dzięki pomocy życzliwych osób początkowo zostaje ukryta, ale później niestety musi się tułać. I to jest też taka bardzo ciekawa historia, no, którą już opisał tutaj dosyć szczegółowo pan Grzegorz Łupczyk. Otóż na przełomie bodajże 1945-1946 roku przebywała jednego chłopa węgierskiego. Straciła kontakt oczywiście z ojcem, nie wiedziała oczywiście, że ojciec nie żyje. Matka wtedy też nie wiedziała, że matka trafiła do obozu i na szczęście obóz przeżyła. A Antar w tym momencie rozpoczął jako wówczas minister spraw odbudowy kraju, rozpoczął poszukiwania Krysi. I to jest taka historia, że po prostu ten wieśniak węgierski, który pomagał wówczas tej dziewczynie, którego ona mieszkała, usłyszał w radiu informację, że jest taka dziewczyna poszukiwana. Skontaktował się z najbliższym posterunkiem policji, no i w ten sposób Krysia trafiła do Józefa Antala. Antal proponował jej w przypadku, gdyby się okazało, że mama, bo wiedział, że Sławik oczywiście już zginął, w przypadku, gdyby mama nie żyła, adopcję. To tak to pokazuje, jak te rodziny były blisko. Na szczęście okazało się dosyć szybko, że żona Sławika przeżyła, no i dzięki tej pomocy Antala trafiła do Katowic. Obie panie zamieszkały już w innym miejscu i praktycznie żadnych dokumentów z okresu międzywojennego nie było. Wnuk Henryka Sławika też mówił mi, że zarówno jego babcia, czyli żona Henryka, jak i jego mama, czyli córka Henryka, nie chciały za bardzo wracać do tych bardzo dramatycznych przeżyć. Tak naprawdę jakieś informacje szczegółowe, które znalazłem na temat tych spraw, można powiedzieć, takich prywatnych, pochodzą z jednego artykułu na temat Henryka Sławika w latach 90. w prasie katowickiej, który powstał po uhonorowaniu Sławika tytułem Sprawiedliwego Świata. To taka dziennikarka katowicka napisała. I ona już wówczas też pytała dziennikarzy z trybuny ówczesnej, to jeszcze była trybuna robotnicza, która przekształcała w Trybunę Śląską, czyli tam można powiedzieć taki ten tytuł, który był bezpośrednią kontynuacją Gazety Robotniczej Sławika. Oczywiście zawładniętym przez komunistów. I wówczas już na początku lat 90. o Sławiku tam, proszę Państwa, nikt nie słyszał w Katowicach, dziennikarzy, nikt. To też jest dosyć szokujące, jak pamięć o człowieku w mieście, w którym działał przez dwie dekady, gdzie był postacią publiczną, jak to w przypadku takich czasów nadzwyczajnych, można powiedzieć, autorytarnych, PRL-owskich, jak to pamięć o człowieku może zginąć, no, wydawałoby się bezpowrotnie. Sławik został przypomniany, można powiedzieć, przede wszystkim w związku z jego działalnością na Węgrzech, ale inni liderzy socjalistów na Górnym Śląsku właściwie są kompletnie nieznani. To jest kilka nazwisk, tu też nie będę oczywiście tutaj w szczegóły wchodził, ale to jest kilka nazwisk, które znanych jest fachowcom, osobom zawodowo tym się zajmującym, a tak naprawdę oni tam po prostu nie istnieją. Sławik powoli też, mam takie właśnie pytania, jak też rozmawiamy o książce w Katowicach, to też właśnie, jak wspomniałem, był mój cel, zwrócić uwagę na ten ruch socjalistyczny. To są pytania, czym się socjaliści zajmowali, skąd się wzięli, czym się właśnie od komunistów różnili. Na czym to wszystko polegało? Staram się to wyjaśniać. Ja jeszcze wrócę do tego problemu sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli tego jeszcze jednego powodu do chwały dla Sławika, ale chciałem do jeszcze jednej rzeczy nawiązać, jeszcze autora o jedną rzecz zapytać, troszkę też nawiązując do tego, co profesor Lagzi powiedział, że no, rodzina Antalów, dobrze urodzona, wysoko urodzona węgierska rodzina, powiedział profesor Lagzi, że taki modelowy, Antal modelowy konserwatysta, czy konserwatywny liberał, już powiedzielibyśmy. W każdym razie to taki... Taka modelowa właśnie, znakomicie wykształcona i ustosunkowana klasa średnia. A tymczasem z drugiej strony właśnie Henryk Sławik, postać, no, powiedzmy, z drugiej strony społecznego milieu, tak by się chciało powiedzieć.
I no myślę, że to też jest barwna historia, prawda? Tak, no oczywiście to jest niezwykle barwna historia. Sam moment spotkania, bo to jest wydarzenie, można powiedzieć, w kategoriach można traktować no, nadzwyczajnie, tak bym to powiedział. I spotkanie na początku października w obozie, gdzie właściwie po 2-3 godzinach Antal błyskawicznie decyduje, że to jest ten człowiek, który może pełnić tak istotne stanowisko, bo oczywiście wówczas cała akcja pomocy była w fazie takiej wczesnej organizacji. I obaj mężczyźni bardzo szybko się dogadują. No rzeczywiście różni wiele. Tutaj z jednej strony człowiek o rodowodzie szlacheckim, bardzo dobrze wykształcony po uniwersytecie, pełniący ważne funkcje w wielu ministerstwach. Z drugiej strony samouk, socjalista, no a tych, na, można powiedzieć, na półfeudalnych wówczas nawet w Węgrzech słowo socjalista no, nie brzmiało dla wielu polityków co najmniej dobrze. Antal też musiał pokonać wiele różnych problemów, przeszkód, żeby przeforsować kandydaturę Słowika na to stanowisko. Tutaj od razu oczywiście od początku miał silne wsparcie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z ministrem na czele. Rzeczywiście to jest rzecz, ich spotkanie i ta ich przyjaźń właściwie do końca naprawdę, bo bardzo też wstrząsające są też relacje, wspomnienia Antala już z pobytu w więzieniu. Obaj są przetrzymywani w tym samym więzieniu. Są jego takie dramatyczne relacje, jak są na wspólnym spacerniaku. Antal jako szczuplejszy, szybszy, biega szybko wokół. Polacy, między innymi Sławik, wolno chodzą po środku i przy każdym okrążeniu przekazują sobie jedno słowo jakieś informacje. I w ten sposób Sławik przekazał Antalowi informację, żeby do niczego się absolutnie nie przyznawał, żeby tylko mówił o tej prawnej działalności. A oni, Polacy, wszystko biorą na siebie, bo i tak wiedzą, że nie mają żadnych szans, i tak wbrew temu, co w czasie śledztwa próbowano tam Słowikowi mówić, wszyscy zginą. No i tak się też stało, bo Słowik zginął razem z swoimi najbliższymi współpracownikami. Również Pietowicz został powieszony razem z Słowikiem w odstępie 15 minut. Można powiedzieć, ta przyjaźń, która rozpoczęła się od tego jednego spotkania, trwała aż do końca. Jest to naprawdę. Bo możemy oczywiście biografię rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Ta płaszczyzna geopolityczna, polityczna, tarcia wewnątrzpartyjne, tutaj różne wektory, które wpływają na działalność takiego ważnego polityka, jakim był Sławik na Węgrzech. Ale też można to opisywać jako po prostu opowieść, taką przedstawiać opowieść o przyzwoitych ludziach. Przyzwoitych ludziach, którzy robili co mogli w trudnym czasie. W trudnym czasie zdając sobie obaj byli na tyle doświadczonymi politykami, działaczami, że wiedzieli, że szczególnie akcja ratowania polskich Żydów, nie tylko polskich Żydów, jest zobaczona szczególnym ryzykiem i to może skończyć się tragicznie. No, tak to się dla Słowika skończyło tragicznie. No to będę jeszcze też chciałbym tutaj nawiązać tutaj do tej sprawy pomocy ludności żydowskiej, bo jakby można powiedzieć, na tej płaszczyźnie jakby Słowik jest najbardziej znany, ale niestety ta sfera działalności jest jakby najmniej niestety udokumentowana. To jest pewien paradoks. Badałem Jan Maszem dokumenty i właściwie teczka Sławika, że tak można powiedzieć, dokumenty zgromadzone przy okazji nadawania tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, to właściwie są informacje głównie Timmermana, które on już zamieszcza w swoich wspomnieniach. Sporo informacji udało mu się uzyskać z innych materiałów autorstwa Isaaca Bretlera, Welbratkowskiego. To była osoba, która kierowała faktycznie sierocińcom na placu, na którym Sławik i Antal sprawowali nadzór. I tutaj trochę dostarczyłem, można powiedzieć, że tak kolokwialnie szczegółów w związku z działalnością właśnie organizacją tego sierocińca, ale niestety cała sprawa ratowania ludności żydowskiej, a tutaj mówimy orientacyjnie, około co najmniej 5000 osób. Czyli to są to liczby ogromne. Oczywiście też tutaj trudno porównywać, ratowanie jednego człowieka jest czymś nadzwyczajnym, czymś wyjątkowym. Absolutnie też tutaj się nie zgadzam z tym, żeby porównać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto więcej uratował, bo tego też nie można robić. Ale niestety jest to rzecz słabo udokumentowana. Po pierwsze, obaj, Antal i Sławik, bardzo, bardzo część spraw, to współpracownicy później wspominali, po prostu załatwianie bez papierów. Wymagało absolutnej lojalności. Nic nie pisali, no dla historyka jest to sytuacja wtedy tragiczna, można powiedzieć, badania, że to po prostu nie ma. Po drugie, Antal, już wiedząc, że Niemcy wkraczają w marcu 1941
1994 roku, w tym dniu, w momencie wkroczenia, zaczął systematycznie niszczyć dokumenty związane z swoją działalnością w komitecie. Kolejna fatalna zła informacja dla historyka. Dobra dla niego, bo być może ocalił w ten sposób oczywiście z siebie i rodzinę. Resztka dokumentów, która ocalała w Komitecie Obywatelskim, to została zajęta przez Niemców, prawdopodobnie została albo przywieziona do Niemiec, albo po prostu w czasie walk o Budapeszt gdzieś też zaginęła, spaliła się. Ale to nie znaczy, że tych dokumentów nie ma, bo jednak Sławik podpisał raporty do różnych instytucji nadrzędnych, do ministerstwa i tego drugiego. Jak zacząłem zbierać dokumenty bardzo rozproszone w różnych miejscach, to okazało się, że de facto można działalność komitetu w znacznej mierze, oczywiście nie całkowicie, ale w znacznej mierze odtworzyć. Czyli można powiedzieć też tak nieco się usprawiedliwiając, że pracowałem nad biografią około dekady, bo tak naprawdę ta baza źródłowa jest bardzo rozproszona. I tak to można ten wniosek też wysunąć generalnie do spraw, jeżeli chcemy badać generalnie te stosunki polsko-węgierskie w okresie wojennym, sprawy uchodźstwa. Materiałów nowych jest bardzo dużo, ale one są rozproszone, bo przeglądając tutaj zasoby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Opieki Społecznej, dokumenty Stanisława Mikołajczyka zgromadzone w Stanfordzie, no to one są na szczęście dostępne online, bo to też w zasobie archiwum agarnowych. Właściwie napotkałem na wiele wątków nieruszonych w literaturze tej pory. No, bo trzeba, szanowni panowie, szanowni państwo, stwierdzić, że to nawet te podstawowe kwestie nie są do końca wyjaśnione. Może niektóre nie będą, jak liczba uchodźców. Są tutaj takie kontrowersje, ja też starałem się, liczba uchodźców polskich na Węgrzech w czasie wojny. To tutaj rozrzut tych danych jest dosyć spory. Podejrzewam, że niektóre kwestie nie da się już wyjaśnić, ale też wymagałoby to jeszcze bardziej szczegółowych badań. Ja to pewnie już tylko zasygnalizowałem w części wstępnej drugiej części wojennej. Wskazując na te liczby, które są jednak raczej mniejsze niż te większe, bo to mówimy o rzędzie liczby, raczej gdzieś 70-80 tysięcy może, między 60 a 80, co też zgadza się z ustaleniami z pana Radziwiłła z lat 80., który badał ten wątek węgierski. To może na tyle. Panowie, ponieważ nasze spotkanie powoli będzie zbliżało się do końca, to chciałbym połączyć w tym ostatnim moim pytaniu kierowanym przede wszystkim teraz do doktora Wojciecha Frazika, który i do niego właśnie chciałbym je skierować. Chciałbym połączyć wątki z jednej strony związane z, o tym bardzo dużo w książce przeczytamy, związane z przywracaniem pamięci o Sławiku i o Antalu oczywiście, bo oni właściwie tutaj no z uwagi na charakter tej współpracy występują jako, no jako jedność, tak? jako para nierozerwalna. I też oczywiście jako symbolizująca działalność oczywiście całej siatki i szeregu ludzi dobrej woli. Więc z jednej strony jest problem pamięci i to, jakie są, nie wiem, perspektywy jej wykorzystania. Wiemy, że Sławikowi poświęcono no choćby Sławik Rakpart w Budapeszcie, czy na nabrzeże, czy bulwar Sławika i ma również swoje place i ulice w naszym kraju. Ale z drugiej strony też, i to tak z punktu widzenia historii publicznej powiedziałbym, ale z drugiej strony też chciałbym jeszcze, żeby panowie powiedzieli dwa słowa na podstawie tej książki, jakie się wyłaniają dalsze wyzwania badawcze, to znaczy jakie wątki badawczo warto podjąć. No o wielu już Tomasz Krupierz powiedział, więc właściwie można byłoby kontynuować. Prosiłbym o jakiś subiektywny wybór i subiektywne komentarze. Prosiłbym Wojciecha Frazika o dwa słowa na ten temat. Wskazując przede wszystkim na braki, no to myślę, że rzeczą fundamentalną jest brak monografii konspiracji wojskowej na Węgrzech. Tutaj niestety no, śmierć tragiczna Andrzeja Przewoźnika w Smoleńsku przerwała badania i no, minęło 10, prawda, czy już niedługo 11 lat. Nikt tego nie podjął. Andrzej zbierał materiały od lat 80. do tego tematu, czyli miał mniej więcej tak skromnie licząc około 25 lat za sobą zbierania materiałów, ale jeszcze wtedy, można powiedzieć, ta praca nie była gotowa. I to pokazuje, no można powiedzieć, jak gdyby jak trudny jest to temat. I z kolei brak tej monografii jakby podziemia wojskowego, opartej tak rzeczywiście na szerokich źródłach,
powoduje, że nie mamy też dobrego odniesienia pomiędzy konspiracją wojskową, a na przykład właśnie strukturami jawnymi, czy konspiracją wojskową, a strukturami cywilnymi konspiracyjnymi, chociaż no, troszkę ja próbowałem to pokazać w swojej pracy. Także to jest, powiedzmy, no, jeden z takich najważniejszych słabych punktów polskiej historiografii, jeśli chodzi o ten okres właśnie wojenny i uchodźstwa polskiego. Można powiedzieć, wiele rzeczy zostało zrobionych w warstwie takiej badawczej, ale jest kwestia przebicia się tego też do świadomości społecznej. To w ogóle dotyczy, wydaje mi się, szerszej, bogatszej palety tematów polsko-węgierskich, bo no, ograniczając się, powiedzmy, tylko do ostatnich 2 stuleci, to mamy takie, prawda, powiedziałbym, swego rodzaju nawet czasem osoby, instytucje i tematy węzłowe, wokół których te badania są prowadzone. Prawda? I to nie można wskazać Istvána Kovácsa, okres wiosny ludów, postać Józefa Bema, legioniści polscy na Węgrzech. Prawda? Potem, już bardzo daleko w czasie przeskakując, László Endre Varga, sprawa I wojny światowej, legionistów węgierskich i potem rok 20. Potem właśnie mamy Istvána Laksziego i uchodźców. Nie wiem, Janusz Tischler i rok 56, czy w ogóle te sprawy powojenne. No, jeszcze, prawda, przepraszam wszystkich, których nie wymieniłem, ale nie chcę też przedłużyć. Jako bibliograf mam tutaj tendencję może do szczegółowości. Natomiast chodzi mi o to, że jest szereg takich prac stricte naukowych, świetnych najczęściej. Za nimi idzie troszkę działalności takiej, powiedziałbym, popularyzatorskiej i na przykład ostatnio przy okazji roku 20 mieliśmy okazję wielokrotnie mówić o pomocy węgierskiej dla Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, czy postać Pála Telekiego na przykład została w jakiś sposób spopularyzowana wśród Polaków. Znacznie trudniejszą on ma sytuację na Węgrzech, gdzie właśnie cały czas jeszcze pokutują te sprawy związane z tym, jak pokazać, w cudzysłowie, reżim Horthyego, prawda, i związanych z nim polityków. Czy można o nich mówić dobrze, czy nie. Nie wszyscy się na to zgadzają na Węgrzech, żeby o nich mówić dobrze. Więc czasem sytuacja jakby w Polsce jest tutaj prostsza. Ale w każdym razie jest problem, tylko to nie dotyczy tylko jakby spraw polsko-węgierskich, no przebicia się do świadomości masowej. Na stronie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka są wyniki badań społecznych, opinii społecznej z lat 18-19-20, z czego ostatnich lat, wzajemnego postrzegania Polaków i Węgrów. I tam w tej warstwie takiej, powiedziałbym, ogólnej mamy oczywiście automatycznie to przeważające opinie, prawda, sympatii, braterstwa, same dobre jakby pojęcia się kojarzą jednemu i drugiemu narodowi wzajemnie. Natomiast jeśli chodzi o taką wiedzę już jakby bliższą, konkretniejszą o tym drugim bratanku, no to z tym już jest znacznie gorzej. Ja mogę tylko jedną rzecz tytułem przykładu. Czy Węgrzy w 18 roku pytani o znanych Polaków, prawie 1/4 Węgrów nie potrafiła tak jakby z samych siebie, prawda, wskazać żadnego konkretnego nazwiska. 15% podało Jana Pawła II, ale tylko co 10 Węgier, to jest ciekawe, podał Józefa Bema. No, wydawałoby się, że postać na Węgrzech powinna być powszechnie znana. Nie wiem, może on jest po prostu dla nich Węgrem. Jakoś nie kojarzą, prawda, że to był Polak. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Ale to pokazuje jakby głębię problemu.
Gdybyśmy Polaków zapytali o znane postaci historyczne węgierskie, obawiam się, że wyniki byłyby no, znacznie gorsze, prawda? W warstwie bieżącej polityki pewnie o te nazwiska byłoby łatwiej. Ale to jest problem, przed którym jako historycy nieustannie stoimy. To znaczy, jak przełożyć wyniki badań historycznych, tych nawet takich, no można powiedzieć, nieco ułomnych, prawda, niepełnych, na świadomość historyczną społeczeństw. No i tu jest ogromna rola, wydaje mi się, przede wszystkim szeroko pojętej kultury, czyli przełożenia tych wątków historycznych na film, teatr, czy innego typu sztuki, no, czy dzisiejsze, nie wiem, jakieś wszystkie nowe formy, które się pojawiły i poprzez które można dotrzeć, szczególnie no, do młodego pokolenia. Panie profesorze, to przed panem teraz tak, stoi poprzeczka jest bardzo odpowiedzialne wysoka zadanie. Z ostatniej wypowiedzi. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale uważam, że co do stosunków, obecnych stosunków polsko-węgierskich, powiedzmy tak, głównie na płaszczyźnie kulturalnej czy społecznej, jest dobrze, mogło być lepiej, ale jest dobrze, moim zdaniem. Jest dobrze. I właśnie tutaj wyszła ta książka, więc jeżeli ktoś chce zasiągnąć informacji, czy zdobyć informacji w języku polskim, to może zdobyć z wypracowań, z książek naukowych, a także z, no, po prostu z internetu. No wiadomo, że teraz ludzie sięgają do internetu, więc pod tym względem jest w porządku. Też inny wątek, że to jest bardzo ciekawa historia, że jak w ciągu powiedzmy dobrych 15 lat wydobyto Sławika z niepamięci w pamięć i postawiono go na cokół pamięci. No, wiadomo, że jeżeli ktoś ma order Orła Białego, to jest już postać wybitna. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i też uważam, że zrobiono bardzo dużą pracę, głównie tutaj w Polsce, ale na Węgrzech też. I wracając do ostatniego pytania, taki niedosyt. Ja tutaj czytając tą książkę co do tych dni czy lat węgierskich, nie mam niedosytu. To znaczy prawie wszystkie wątki, bo są napisane, szeroko napisane, źródłowo napisane, więc tutaj takich niedosytów z polskiego punktu widzenia nie mam, ale jak z węgierskiego punktu widzenia mam i chciałby się przeczytać taką gruntowną monografię na temat Antala Seniora, bo jest prawdą, że on napisał, Bogu dzięki, że napisał i to zostało przetłumaczone, swoje wspomnienia, schronienie uchodźców, na Węgrzech też, w języku polskim też. I niby to zastępuje ten jego monografię. No a właśnie też taka nietuzinkowa, bardzo ciekawa postać, bo to jest jednej strony urzędnik w czasach międzywojennych, podczas II wojny światowej też jest kluczowa, istotna postać co do uchodźców w ogóle na terenie Węgier. Po II wojnie światowej w krótkim czasie zostaje ministrem odbudowy, i potem idzie do Lamusa w niepamięć. Jak przychodzą komuniści, idzie do Lamusa i po prostu tam zostanie przez długie dziesięciolecia. I też takie ciekawe, że z mojego punktu widzenia, właśnie zobaczysz na przykładzie jednego człowieka, że jak było, kiedy on był u władzy, powiedzmy, jakie są losy człowieka, jak ktoś jest w opozycji co do reżimu komunistycznego. Więc chciałby się to przeczytać taką monografię na temat Antala Seniora. I przy czym tutaj wątek polski, wątek konkretnie Henryka Sławika jest bardzo istotny. Proszę Państwa, moglibyśmy długo, ponieważ książka Tomasza Kurpierza, która była wyjątkowo szczęsnym i bardzo wdzięcznym pretekstem do poruszenia całej palety rozmaitych spraw, jest, jak Państwo widzą, całkiem
No, kawałkiem takiej porządnej lektury, nie tylko jeżeli chodzi o jakość, ale również jeżeli chodzi o jej objętość. Zachęcam do sięgnięcia po tą książkę razem ze wszystkimi moimi dzisiejszymi dyskutantami. Mam wrażenie, że daliśmy pewien, no przede wszystkim autor swoimi wypowiedziami, daliśmy pewne wrażenie tego, co można w niej znaleźć, ale tak naprawdę jest tego znacznie, znacznie więcej. Bardzo się cieszę. To nie jest pierwszy raz w ostatnich miesiącach, kiedy mam okazję to mówić, że pojawiają się kolejne publikacje w Instytucie Pamięci Narodowej poświęcone relacjom polsko-węgierskim, bo teraz mamy biografię Henryka Sławika, nie tak dawno książkę Gergelya Pongraca, jeszcze wcześniej tłumaczenie książki Bolasza Oblącego o Palu Telekim i to jest dopiero początek. Dopiero się rozpędzamy w Instytucie Pamięci Narodowej wspólnie z naszymi węgierskimi przyjaciółmi. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję moim dzisiejszym dyskutantom, autorowi książki, doktorowi Tomaszowi Kurpierzowi, który był z nami dzisiaj za pośrednictwem łącza internetowego, doktorowi Wojciechowi Frazikowi, który był z nami także dzięki pośrednictwu internetu i profesorowi Gaborowi Lagziemu, który był z nami tutaj w Warszawie w przystanku Historia. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do kolejnych spotkań w przystanku Historia i w IPN TV. Dziękujemy. Do widzenia.